Danger Farm connected. Włączam, włączam. A jak tam słyszycie? No. Co robisz? No, co tam odpierdalasz? Miałem zamiar zrobić coś, czego wy nie chcieliście, ale mnie zaczyna znosić, no bo... Aha, to przyjdź do ciebie tam? A to może ci rzucimy linę od góry i cię wciągniemy? Chyba to będzie dobry sposób, bo cały czas mnie jednak ściąga na dół, nie? No tak, wybieraj, do góry czy na dół chcesz? Paweł, daj mu linę. Jednak to jest za ciężkie maszyny. Masz moją. To jest po prostu za bardzo skośne. Więcej ci już nie dam. Kurwa, ja ci łapami wciągnę. Dobra. Teraz mi się przypomniał taki kawałek z tego królewia. Kurwa, skaza trzymał Mufasę na tej... Poczekaj, jeszcze mnie nie wciągnę tego do końca. Ja się przesunę bardziej na bok. Poczekaj. O, widzę, że nie dam rady. Żebyś mnie brał nie pod takim kątem, tylko bardziej się przesunął w tą stronę. A. Teraz już jest twój. To ma filmy. Trochę miałem wizję przez chwilę, mówię kurwa. Tak pomyślałem, jakiej jakości jest palina, bo niedawno kupowałeś, kurwa. Dobra. A teraz... Czyli no nie wierzę. Do domu na holu, nie? No tak czasami wygląda dojazd do domu. Na holu. A teraz z cyklu Czeko oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Dowiemy się, co spowodowało, że zatrzymałem się tak szybko. I co my tu mamy? Pięknie, wariator odkryty. Na szczęście nic się strasznego nie stało. Odkręciła się tylko i wyłącznie nakrętka i skosiło gwint. No i tu jest gąsienic. Tu mamy problem. Teraz musimy nagwintować uszkodzony gwint odpowiednią narzynką. Na szczęście nie jest mocno jakoś uszkodzony, więc w miarę dobrze idzie. Ja teraz sobie zrobię to już bez kamery, także musicie mi uwierzyć, że zrobiłem to do końca. Więc reasumując, jak się wam odkręci śruba od wariatora i nie macie odpowiedniej narzynki ani nasadki do rozwiercenia gwintu, proponuję stanąć waszym pojazdem i scholować go, bo trochę dużo pracy jest. No ja akurat gwintownika nie posiadam do rozwiercenia z powrotem na nakrętki, także poczekam za nową nakrętką. Po nagwintowaniu
warto oczyścić glimp. Możecie to zrobić środką albo jakimś innym przyrządem. Sklejmy gwint, żeby następnym razem nie przydarzyła nam się ta sytuacja. Także nie oszczędzamy na kleju do gwintów. Warto zaznaczyć sobie, w którym miejscu, do którego miejsca dokręciliśmy nakrętkę, żeby było wiadomo, czy nam się odkręca, czy też nie. A przy następnym rozkręcaniu przynajmniej będziemy widzieli, do którego momentu co najmniej powinniśmy dokręcić. Zajebiście gada na tej olce. Wieczorem pewnie ogień by było widać. Gada, gada. Chyba będę musiał Stilsa doinwestować. Zapomniałeś jednej opcji wykupić. Jeżdżam środkiem.